Okej, chyba mamy godzinę 14, więc możemy zacząć. W imieniu Zarządu Polskiej Agencji Prasowej chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej debacie, której tematyka dotyczyła będzie nadzoru nad pozabankowym systemem pożyczkowym, czyli popularnymi chwilówkami. Ta debata ma charakter debaty zamkniętej. Poprowadzi ją dwóch naszych dziennikarzy z redakcji ekonomicznej FAP, pan Łukasz Kamiński i pan Michał Kamiński i Łukasz Kucharski, przepraszam za pomyłkę. Całość będzie transmitowana online na stronach biznespap.pl i szeroko komentowana w serwisach Polskiej Agencji Prasowej. Oddaję głos prowadzącym. Dziękuję. Dziękuję pani prezes. Dzisiejszą debatę pozwolę sobie zacząć od przedstawienia naszych gości. Pani Teresa Orszówka, radca ministra w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Będzie z nami również pan Sławomir Grzelczak, tym nie wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. Pan Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Pan Dobiesław Tymoczko, zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej Narodowy Bank Polski. Pan dr Piotr Białowolski, Szkoła Główna Handlowa. Pan Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Pan Paweł Grabowski, dyrektor do spraw prawnych Związek Firm Pożyczkowych. I pan Mateusz Walewski, starszy ekonomista PWC. Dzień dobry. Głównym tematem naszej dzisiejszej debaty jest kwestia propozycji regulacji dotyczących nadzoru rynku pozabankowego, rynku pożyczkowego. Tym niemniej, zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych regulacji, do omówienia i głównych założeń proponowanych regulacji, proponuję zacząć od charakterystyki rynku, od głównych problemów, z którymi rynek pozabankowych pożyczek się boryka. I chciałbym zacząć od pytania do pana Mateusza Walewskiego. Jakby mógł pan w kilku zdaniach przybliżyć wielkość rynku, dynamikę rozwoju tego rynku, jaka jest skala tego sektora w gospodarce, w sektorze finansowym? Wydaje się, że skala ta nie jest w ujęciu makroekonomicznym bardzo duża. W tej chwili zadłużenie gospodarstw domowych wynikające z pożyczek zaciąganych w sektorze wynosi około 4 miliardów złotych. To w porównaniu do całości zadłużenia tego sektora w bankach jest bardzo niewiele, bo to wynosi ponad 500 miliardów złotych. Roczna sprzedaż pożyczek, o której już nie ma tak dobrych danych, ponieważ tamte pochodzą z diagnozy społecznej, wynosi w tej chwili, szacujemy, że około 2,6 do 2,8 do 3, bo rynek dość dynamicznie rośnie, miliardów złotych rocznie. To jest mniej więcej 1 700 000 pożyczek rocznie. Dlaczego ten rynek budzi takie kontrowersje i dlaczego według Ministerstwa Finansów, a także według niektórych ekspertów powinien podlegać regulacjom? Rynek ten budzi kontrowersje, zaczął szczególnie budzić kontrowersje po tak naprawdę zdarzeniu, które miało miejsce kompletnie poza tym rynkiem, było z nim zupełnie niezwiązane, mianowicie po aferze Amber Gold, która nie ma nic wspólnego z tym rynkiem. Znaczy, to jest bardzo ważne, to co zaraz powiem, ponieważ często w mediach szczególnie, a jesteśmy, powiem, w centrum mediów polskich, jest to bardzo często mylone. Znaczy, rynek pożyczek krótkoterminowych i te firmy nie mają nic wspólnego z firmami, które przyjmują, z firmami nieregulowanymi przez system bankowy, nieobjętych nadzorem bankowym, nie mają nic wspólnego z firmami, które przyjmują depozyty od depozytariuszy. Firmy te żyją z udzielania pożyczek osobom prywatnym i ryzykują wyłącznie kapitałem własnym i własnych akcjonariuszy. To jest bardzo ważne, dlatego że mylenie tych dwóch spraw powoduje, że nieco demonizujemy ten rynek, wiążąc go z piramidami finansowymi. To naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Co jest w tym rynku bardzo ważne, to, że on uzupełnia lukę w dostępie do finansowania dla szczególnie biedniejszych i mniej wyedukowanych, z mniejszym dostępem do usług bankowych gospodarstw domowych.
To też powoduje to, że ten rynek działa, że te firmy działają na takim rynku, powoduje, że są one na tyle wrażliwe, że według nas zasługują na osobne potraktowanie regulacyjne. Znaczy, te firmy oferują pożyczki gospodarstwom domowym, które z różnych powodów nie są w stanie lub nie chcą brać pożyczek w bankach. A to często wiąże się z tym, że te osoby mają nieco niższy, powiedzmy, nazwijmy to kapitał ludzki, nieco niższy poziom wykształcenia, nieco niższe przychody niż przeciętny klient banku. I te pożyczki z założenia, ponieważ te firmy działają na takim rynku, oferują małe pożyczki, często na krótki okres, więc te pożyczki muszą być drogie. Ten produkt zawsze będzie drogi po to, żeby te firmy mogły z tego przeżyć, żeby akcjonariusze mogli osiągać odpowiedni poziom zwrotu swojego kapitału. W związku z tym, z jednej strony nie można narzekać na to, że te pożyczki są drogie, bo one takie muszą po prostu być racją na swoją naturę, a z drugiej strony osoby, które są nieuprzywilejowane, gorzej sytuowane, wymagają ochrony. I wydaje się, że te regulacje, które teraz są proponowane, właśnie taką ochronę mają tym osobom zapewnić, jednocześnie nie zabijając lub w ten sposób nie wypaczając funkcji, jaką ten rynek pełni. Chciałbym, żebyśmy poznali też punkt widzenia samej branży firm pożyczkowych. Zapytałbym pana dyrektora Grabowskiego o to, kim tak naprawdę jest klient firmy pożyczkowej i skoro nie jesteście państwo zbliżeni do Amber Gold, tak jak powiedział przedmówca, to jaki jest model biznesowy, tak właściwie czym się państwo zajmujecie? Dziękuję. Ja tutaj chciałem podkreślić, że firmy pożyczkowe nie są parabankami i tak jak słusznie pan tutaj wskazał na to, firmy pożyczkowe korzystają tylko i wyłącznie z własnych środków, więc ryzykują tylko i wyłącznie swoje pieniądze. Nie pobierają depozytów od konsumentów, dlatego też nie podlegają nadzorowi, tak to jest tłumaczone dzisiaj. Jeżeli chodzi o model biznesowy, w tym modelu mamy do czynienia z taką sytuacją, że firma pożyczkowa, angażując własne środki, pożycza je konsumentom. Związek firm pożyczkowych skupia głównie firmy udzielające tak zwanych mikropożyczek, czyli są to niskokwotowe, krótkoterminowe pożyczki, których spłata następuje jednorazowo po tym okresie, na który ona zostaje udzielona. Jeżeli chodzi o model klienta, w przypadku związku firm pożyczkowych taki typowy klient jest klientem ubankowionym i korzystającym z internetu, z tego względu, że w przypadku firm zrzeszonych w związku pożyczki udzielane są wyłącznie za pośrednictwem internetu, czyli w znacznej mierze są to osoby młode. Aby podać konkretne dane, z danych, które były publikowane przez jednego z naszych członków firmy Vivus.pl, około 40% tych klientów to są ludzie poniżej 35 roku życia. Chyba nawet większa część, czyli ponad połowa tych klientów to są ludzie młodzi. To są ludzie też często całkiem nieźle sytuowani, z tego względu, że według danych również firmy Vivus.pl około 40% klientów firm pożyczkowych posiada dochód miesięczny na gospodarstwo domowe w wysokości powyżej 3000 zł. Czyli nieuzasadnione są tutaj stwierdzenia, że klientami firm udzielających mikropożyczek są osoby ubogie, niewykształcone, wykluczone w jakikolwiek sposób społecznie. A jak obraz rynku widzi pan prezes Roter? Dość powiedzieć, że jeszcze w połowie lat 90. praktycznie cały rynek kredytu konsumenckiego to było kilka miliardów złotych. Więc przede wszystkim my powinniśmy powiedzieć to, że Polska i rynek kredytu konsumenckiego przeszedł w ciągu ostatnich lat, nie lata kalendarzowe, ale lata świetlne. Cały rynek kredytu konsumenckiego się rozwija,
ale dopiero od kilku lat rynek kredytu konsumenckiego reprezentowany przez firmy pożyczkowe zaczął się rozwijać. Co prawda na tym rynku funkcjonowały podmioty już od kilkunastu lat, od 15 lat, ale dopiero w ostatnich 2-3 latach można dopatrzeć się nowych, interesujących cech tego rynku. A to po pierwsze, że dopiero mniej więcej od 2-3 lat zakres oferty firm pożyczkowych stał się takim, to jest taki zakres, powiedziałbym, dojrzały, bo w KPF-ie też są firmy, które sprzedają pożyczki na małe kwoty, na krótkie okresy. Są firmy, które sprzedają na okresy o średniej długości utrzymywania takiej pożyczki. Są również takie, które sprzedają na okresy długie i względnie wyższej kwoty. Ale też są firmy, które sprzedają praktycznie w każdym kanale dystrybucji, czyli online, czy w tradycyjnych oddziałach, można by powiedzieć, jak w bankowych, czy to w takim kanale Home Credit. Zatem praktycznie w każdym możliwym zakresie przedmiotowym takiej oferty firmy pożyczkowe działają. To, co jest również istotnego, to to, że w ostatnich kilku latach, a powiedziałbym od tego momentu, kiedy mówimy o wybuchu międzynarodowego kryzysu finansowego, kiedy sektor bankowy bardzo racjonalnie zaczął ograniczać dostęp do kredytu konsumenckiego osobom o gorszej zdolności kredytowej, takiej bankowej, firmy pożyczkowe stały się widocznym komponentem rynku. Wcześniej nie zauważaliśmy tego, również i dlatego, że skala tego rynku była jeszcze niewielka. A zatem w pewnym sensie kryzys, ale też rekomendacja te, ale również to, czego nie zauważamy, to pomimo tego, że mówimy o kryzysie, to zamożność polskiego społeczeństwa jednak cały czas rośnie. A w związku z tym poziom zamożności dziś upoważnia do tego, żeby w sposób odpowiedzialny oferować również kredyty konsumenckie gotówkowe osobom, które jeszcze wcześniej 3-4 lata temu do takich produktów dostępu nie miały. Zatem to, co warto również powiedzieć, że ten rozwój dynamiczny sektora pożyczkowego spowodował również to, że zauważamy dziś istotną konkurencję pomiędzy firmami pożyczkowymi. Konkurencję, która już powoduje presję na obniżanie cen, presję na dbałość o ocenę zdolności kredytowej kredytobiorców. Warto podkreślić chociażby i to, że członkowie KPF-u bez żadnego wyjątku korzystają z zewnętrznych baz danych. Zdecydowana większość stosuje bardzo nowoczesne metody scoringowe i tu nie ma różnicy pomiędzy kredytodawcami różnych segmentów. Wszyscy podchodzą praktycznie bardzo podobnie do udzielania kredytów w tej chwili. Posiadają również, większość posiada własne wewnętrzne bazy danych. To, co robią inni dojrzali kredytodawcy. Zatem powiedziałbym również i tak, że poziom kultury korporacyjnej tego sektora jest już taki, że możemy powiedzieć o dużej dojrzałości i oferty, i samego sektora. Nawiązując do wypowiedzi pana Rotera, miałbym pytanie do pana doktora Białowolskiego. To znaczy, rozmawialiśmy teraz o tym aspekcie biznesowym, o tym aspekcie firm, aspekcie rynkowym. Chciałem się zapytać, jak wygląda ta sytuacja pod względem tejże dojrzałości rynku, stojących wyzwań, głównych problemów po stronie konsumenckiej? Jakbyśmy nieco odwrócili tę stronę. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie i często wydaje mi się nadużywana jest ta
te informacje są nadużywane, że konsumenci stoją przed faktycznie dużymi problemami. Tak jak wynika rzeczywiście z szacunków, co już pan Walewski był uprzejmy przypomnieć moich i pani profesor Kotowskiej, że ten rynek mniej więcej na podstawie diagnozy społecznej szacujemy na 4 miliardy złotych przy zadłużeniu konsumentów w całości w sektorze bankowym na ponad 500 miliardów i zadłużeniu konsumpcyjnym na 140 miliardów. Tak naprawdę ten rynek jest bardzo, bardzo niewielki. Jeżeli przyjrzymy się temu, ile tych gospodarstw domowych bierze udział w tym rynku, no to mówimy to o troszeczkę większych liczbach, ale musimy zawsze pamiętać, że w przypadku kredytów konsumenckich, tych, które konsumenci dostają w sektorze bankowym, zazwyczaj kwota, przeciętna kwota kredytu oscyluje wokół 10 tysięcy. W przypadku pożyczki w sektorze pożyczkowym tak naprawdę mówimy o kwotach rzędu 1000 zł. No i teraz warto byłoby się odnieść do tego, jak to zadłużenie przekłada się na to, jak gospodarstwa domowe są w stanie je obsługiwać, czyli czy rzeczywiście prowadzi to do takiej sytuacji, w której gospodarstwa domowe, biorąc pożyczkę, po jakimś czasie stają się klientami firm windykacyjnych, a w konsekwencji nawet są zmuszone ogłaszać upadłość. No jeżeli przyjrzymy się też profilowi gospodarstw domowych ogólnie, nie tylko tych korzystających z firm pożyczkowych, ale wszystkich gospodarstw domowych, to tak naprawdę problem nadmiernego zadłużenia to nie jest problem duży. Ja pamiętam w szacunkach, które robiłem na podstawie diagnozy z 2011 roku, grupa gospodarstw domowych, którą można określić jako tych, którzy skorzystają z kredytów i pożyczek w sposób lekkomyślny, to około 6% wszystkich gospodarstw domowych zadłużonych, czyli około 2% gospodarstw domowych w całej gospodarce. No, przekłada się to oczywiście na ponad 200 tysięcy gospodarstw domowych, ale tak naprawdę te liczby nie są duże. Jeżeli byśmy się przyjrzeli drugiej takiej kategorii, która jest istotna z perspektywy wpadania w pułapkę nadmiernego zadłużenia, czyli sięganie po dług celem spłaty innego długu, no to rzeczywiście tak, jeżeli byśmy się przyjrzeli ogółowi gospodarstw zadłużonych, to ten problem dotyczy około 8% wszystkich, którzy posiadają kredyt. No a teraz pytanie jest takie, czy ci, którzy posiadają kredyt w bankach i w firmach pożyczkowych, to rzeczywiście znacząco się pod tym względem różnią. Czy oni częściej sięgają, czy do firm pożyczkowych udają się klienci, którzy dążą do spłaty swoich wcześniejszych długów. No i odpowiedź jest, że tak, ale tak naprawdę to nie są znaczące różnice. Jeżeli w przypadku banków mówimy tu o 5-6% gospodarstw domowych, w przypadku firm pożyczkowych wprawdzie mówimy o około dwukrotnie większym odsetku, ale wciąż te 12-13% to nie jest coś, co powinno nas przerażać. No i też można jeszcze, ostatnia rzecz, o której chciałbym teraz powiedzieć, spoglądając na to, jak gospodarstwa domowe, które korzystają z firm pożyczkowych, bo często też pokutuje takie stwierdzenie, które mówi, że jeżeli się zadłużysz w firmie pożyczkowej, to na pewno wpadniesz w spiralę długów. No i teraz dane tego nie potwierdzają. Też na podstawie diagnozy społecznej można powiedzieć, że gospodarstwa domowe, które biorą pożyczki w firmach pożyczkowych, to są gospodarstwa domowe o gorszej sytuacji niż te, które korzystają z banków, ale samo wzięcie pożyczki nie wpływa na to, że po 2 latach ich sytuacja się pogarsza. Wręcz można by powiedzieć, że ich sytuacja się jest cały czas stabilna. Dziękuję. Chciałbym, żebyśmy teraz wznieśli się trochę wyżej, skoro już znamy perspektywę branży, znamy perspektywę konsumenta, to zobaczmy, jak ten sektor pożyczkowy, pozabankowy wygląda w całym systemie finansowym państwa. Poprosiłbym pana dyrektora Tymoczko. Moi przedmówcy już powiedzieli w zasadzie, że znaczenie firm pożyczkowych w sektorze finansowym, jeżeli w ogóle można je zaliczyć do sektora finansowego, bo ja bym tego nie czynił, byłoby niewielkie. Natomiast ja pozwolę sobie powiedzieć kilka rzeczy, które będą stały przynajmniej w delikatnej opozycji do przedmówców, bo na razie z tego, co mówili przedmówcy, to w zasadzie wynika, że to samo dobro. Firmy pożyczkowe to samo dobro. Korzystają tylko z własnych środków i pomagają ludziom w spłacie pożyczek, które zostały wcześniej zaciągnięte. Więc po pierwsze,
nie mamy wiarygodnych danych dotyczących ogółu firm pożyczkowych. Tak, te firmy, które są zrzeszone, bo działają w internecie, to jest tylko wycinek rynku. Być może to są te lepsze firmy, te, które mają własny ład korporacyjny polegający między innymi na tym, że traktują klientów w sposób poważny, nie próbują klientów wciągać w coraz to nowe opłaty, prowizje itd. Z punktu widzenia banku centralnego istotne jest, czy firmy pożyczkowe mogą wygenerować jakieś ryzyko dla sektora finansowego. I oczywiście takie możliwości są. Dzisiaj tego nie widać, natomiast problem mógłby się pojawić w kilku przypadkach. No z próbą pierwszego mieliśmy do czynienia, kiedy banki próbowały omijać regulacje i tworzyły sobie firmy, przez które udzielały pożyczek. Nadzór dość skutecznie pogroził palcem tym bankom, powiedział, że nie podoba mu się taka praktyka, w której stosuje się coś, co można określić mianem arbitrażu regulacyjnego. Drugie źródło ryzyka to jest takie, którym tak naprawdę dociążamy klientów, którzy już mają kredyty w bankach, pożyczkami w firmach pożyczkowych. Przedmówcy powiedzieli, że to często firmy pożyczkowe pożyczają środki na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Więc jeżeli zgodzimy się z tezą, która wydaje się niekontrowersyjna, że pożyczają środki drożej niż bankarz, to jak panowie powiedzieliście, taka jest natura firm pożyczkowych, po to, żeby spłacić tańsze zadłużenie, to albo działają kompletnie nieracjonalnie, albo skłaniają je do tego jakieś kłopoty. Tak? Jeżeli skłaniają je do tego jakieś kłopoty, no to śmiem twierdzić, że to nie poprawia ich standingu finansowego. Problem nie jest marginalny, ale problem jest głównie społeczny. Ponieważ jeżeli zgodzimy się nawet z tymi statystykami, które są z pewnością niepełne, które mówią, że mamy 4 miliardy pożyczek udzielonych, średnia wartość pożyczki, jak panowie powiedzieli się, to jest 1000 zł, to znaczy, że mamy 4 miliony klientów. Tak? No z prostego rachunku matematycznego. To znaczy, że możemy mieć pewien problem społeczny, jeżeli okaże się, że ten sektor jest poza wszelką kontrolą. To znaczy, pozwolimy mu działać na zasadzie laissez-faire, tak? Sektor jest nieregulowany, w związku z tym może volenti non fit in iuria, każdy podpisuje umowę jaką chce, pobieramy od klientów jakie chcemy odsetki. Powtórzę jeszcze raz, pomimo że to nie jest problem z punktu widzenia systemu finansowego, to wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym państwo powinno zareagować, chroniąc stronę słabszą. W tym przypadku stroną słabszą są niewątpliwie klienci firm pożyczkowych, które oczywiście część z nich pewnie działa na zasadzie normalnego biznesu, tak? Nie chcę zrażać klientów, ale mamy całą masę przykładów firm, które działają nieco inaczej. To znaczy chętnie przyjmą zabezpieczenie w postaci hipoteki, tak? Wyceniając tę hipotekę niezwykle nisko. No, mamy takie przykłady firm pożyczkowych, sam taką ofertę kiedyś dostałem. Mamy przykłady firm, w których RRSO wynosi kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy procent. To też trudno powiedzieć, że to jest wyciągnięcie pomocnej dłoni do klienta. Tak? Pan prezes Rotter powiedział, że to jest wszystko prawie jak w banku. No otóż to prawie robi w tym przypadku jednak dużą różnicę, dlatego że na przykład te zewnętrzne bazy danych. No problem polega na tym, że te zewnętrzne bazy danych to nie są te same bazy danych, co bazy danych banków. Tak? Czyli krótko mówiąc, klient, który ma zadłużenie w banku, nie zostanie sprawdzony przez firmę pożyczkową w bazie danych bankowych i równocześnie firma pożyczkowa nie zasili tej bazy danych bankowych. Tak? W związku z tym mamy dualizm, dwie bazy danych, co generuje ryzyko i dla firm pożyczkowych, i dla banków. I reasumując już krótko, wydaje mi się, że dojrzeliśmy do tego, żeby jakieś regulacje w sektora wprowadzić. Oczywiście można dyskutować, który model przyjąć, ponieważ na świecie jest kilka modeli, nie tyle nadzoru, co jakiegokolwiek uregulowania działalności polegającej na udzielaniu pożyczek. To może być rejestr, to może być objęcie tego twardym nadzorem, takim jak KNF-u, tak? Takie przykłady na świecie są. To może być równie dobrze samoregulacja, tak? Ale na pewno o tym trzeba rozmawiać, dlatego że jeżeli kwestia pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe dotyczy 4 milionów klientów, no to te osoby w dużej części wymagają jakiejś ochrony i państwo powinno im tę ochronę zapewnić. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Chciałbym też dopytać pana prezesa Bańkę o te zależności właśnie pomiędzy sektorem bankowym, sektorem pożyczkowym, jak wygląda konkurencja ewentualnie produktowa, czy w ogóle do tego dochodzi, jaka jest skala, może macie państwo takie badania, skala zadłużenia takich firm pożyczkowych w bankach polskich. Proszę państwa, powstanie
zupełnie nowego sektora firm pożyczkowych w Polsce, to efekt, negatywny efekt regulacji prokonsumenckich. To jest pewien paradoks, że państwo wprowadzając różnorakie regulacje, chociażby tak zwane przepisy antylichwiarskie, które następnie zostały przeniesione do kodeksu cywilnego, które mówią o tym, jakie maksymalne oprocentowanie może być, chociażby przy pożyczkach. Następnie regulacje ostrożnościowe, których źródło znajduje się w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, przede wszystkim rekomendacja T, prawo europejskie, dyrektywa o kredycie konsumenckim i następnie ustawa. To wszystko spowodowało wypchnięcie części klientów spoza sektora regulowanego do tak zwanego sektora firm pożyczkowych. Oczywiście dodatkowo jeszcze pojawiły się pewne trendy związane z nowoczesną technologią, z nowymi kanałami dostępu i to oczywiście trzeba dostrzec, jako że funkcjonuje na polskim rynku kilka podmiotów nowocześnie zarządzających, którzy grają fair i które to firmy niewątpliwie dostarczają produktów finansowych, które są oczekiwane przez pewne grupy społeczne. Jednakże nieprawdziwa jest teza, że sektor bankowy, sektor regulowany nie jest w stanie takich usług dostarczyć nominalnie. To ze względu właśnie na zjawisko arbitrażu regulacyjnego nie jest to praktycznie możliwe, czy też ze względu na blokadę wypływającą z ograniczeń prawnych, sektor regulowany, konkretnie banki, nie mogą dla części potencjalnych klientów kierować takiej oferty, bo raz, prawo bankowe zabrania udzielania kredytu osobie, która nie posiada zdolności kredytowej, to w odniesieniu do firm pożyczkowych wygląda tutaj sytuacja zupełnie inaczej. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim jedynie nakazuje badać zdolność kredytową, ale nie zawiera kategorycznego zakazu. To czyni tę ogromną różnicę. Trzeba także widzieć to, że wielu ludzi nie posiada tej zdolności kredytowej ze względów oczywistych. Nie mają pracy, nie mają stałej pracy, czy też mają złą historię kredytową. I tutaj ocena, rygorystyczna ocena ryzyka kredytowego dokonywana przez sektor bankowy, przez banki, w świetle obowiązujących te instytucje norm prawnych, w szczególności ostrożnościowych wydawanych przez KNF, wyklucza te osoby jako potencjalnych klientów. I to jest problem społeczny. Teraz jest pytanie, czy z kolejną regulacją mamy utrudnić dostęp już tysiącom Polaków do finansowania. Częstokroć te pożyczki to są pożyczki na życie. To są pożyczki na to, aby przeżyć do końca miesiąca, prawda? Kupić lekarstwo dla dziecka, czy też uzyskać jakieś wsparcie. Także to jest poważny problem społeczny i dobrze się stało, że samo środowisko firm pożyczkowych, tych oczywiście nowocześnie zarządzanych, dostrzegło problem, że tak dalej być nie może, tak nie można działać. Nie ma takiej absolutnej swobody, mimo tego, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej kwalifikuje firmy pożyczkowe jako zwykłych przedsiębiorców. Póki co, niemniej jednak to nie są zwykli przedsiębiorcy, ze względu na specyfikę produktów i klientów, do których ta oferta jest skierowana. Stąd wszyscy mamy dużą nadzieję, że nowa regulacja wzmocni przede wszystkim tych, którzy chcą działać uczciwie, a jednocześnie wyeliminuje tych, którzy szkodzą, bowiem to nie stało się znikąd. Owszem, afera Amber Gold, tutaj tak panowie się odcinali na początku, to nie do końca tak było. Firma Amber Gold również udzielała pożyczek, a w ogóle w owym czasie było nagromadzenie takich case'ów, kiedy to właśnie kilkanaście tysięcy procent pożyczek, oprocentowania pożyczki, to było nagłaśniane w mediach. Takie zdarzenia miały miejsce. Teraz jest to dużo rzadziej. Tutaj już widać jakieś pewne działania samoregulacyjne, niewątpliwie to, co mówi Andrzej Rotter i działalność KPF-u także przyczynia się do pewnej redukcji, ale bez regulacji właściwej, ze zrozumieniem skutku, z możliwością przewidzenia, jakie to wywoła skutki, dalej nie możemy w nowoczesnej Europie funkcjonować w ten sposób. Dziękuję bardzo za wypowiedź. W międzyczasie dołączył do nas pan Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. Dzień dobry, witam.
Ja miałbym do Pana od razu na początek pytanie związane z tym, jak wygląda korelacja między sektorem bankowym a mikropożyczek z Państwa punktu widzenia. Szczególnie mam tutaj na myśli kontekst wymiany informacji kredytowej. Znaczy my na to przygotowujemy się już od dłuższego czasu, bacznie obserwując to, co będzie w nowej ustawie. I staramy się wychodzić naprzeciw temu, co jest tutaj zapisane. Wręcz powiedziałbym, że przyjmujemy swego rodzaju nadinterpretacje, czy też prosimy firmy pożyczkowe, które z nami bezpośrednio współpracują, o więcej informacji niż to tylko wynika z tego projektu. O co chodzi? Mianowicie my w tej chwili jako BIK bezpośrednio współpracujemy z 13 firmami pożyczkowymi. O kolejnych około 10 przygotowuje się do przystąpienia do takiej współpracy. A pośrednio poprzez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor z około 60. Z którymi poszliśmy na pełną współpracę na bardzo podobnych zasadach co w bankach. Poprosiliśmy je o szereg dokumentów, między innymi takich, które jakby pozwalają nam zrozumieć źródła kapitału tych firm. Wiemy, skąd pochodzi kapitał dotyczący tych firm. Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby poprosić o zaświadczenie o niekaralności członków zarządu. Sprawdzamy też tych ludzi na listach sankcyjnych, tzw. New York Customer Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, dlatego że widzimy, że ten kapitał pochodzi z różnych kierunków i warto wobec tego sprawdzać trochę szerzej niż tylko na terenie naszego kraju. Patrzymy na to, co firmy składają do KRS-u, jakie to są sprawozdania finansowe, czy robią to w terminie. Również oczywiście na to, co z tych sprawozdań wynika, czy to są zyski, czy straty, czy to nie są kapitały ujemne. To dosyć szczegółowo analizujemy, ale również umawiamy się z tymi firmami na to, że bardzo detalicznie analizujemy to, co przekazują do BIK-u. Patrzymy, czy to ma jakby zagwarantowane pewne takie wymogi spójnościowe, czyli na przykład ktoś wnioskował o pożyczkę, później ją dostał, no to jakby musi być najpierw wniosek, później ta decyzja i patrzymy na to, co jest do nas raportowane, czy to zgadza się z ostatnimi raportami, na przykład jeśli chodzi o saldo, czy o wysokość tej pożyczki. Czy to ma sens? Bardzo ściśle współpracujemy z firmami pożyczkowymi. Musimy powiedzieć, że otrzymujemy od nich bardzo wysokiej jakości dane. Tego od nas wymaga sektor bankowy. My przed bankami, że tak powiem, sprawozdajemy też to o tym, jakie liczby tych pożyczkobiorców mamy, jakie kwoty się z tym wiążą, ile jest przeterminowanych pożyczek, co się dzieje. Jakby to, o czym mówię, sprowadza się w sumie do tego, że staraliśmy się zrobić więcej niż prawdopodobnie będzie wymagała od nas nowa ustawa, jeśli chodzi o współpracę z tym sektorem i uważam, że pomimo tego, że nie było no, od początku jakoś tam specjalnie łatwo, to ta współpraca bardzo dobrze przebiega. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy zarówno z punktu widzenia banków, jak i BIK-u, jak i uważam, że firmy pożyczkowe mają z tego sporo korzyści. Nawet pozwolę sobie na to, żeby powiedzieć taką sytuację z życia wziętą, jak jedna z firm pożyczkowych niedawno zaczęła bezpośrednią taką współpracę z Biurem Informacji Kredytowej, to prezes tej firmy powiedział mi, że najpierw się zmartwił, a potem ucieszył. Zmartwił się, bo zaczął mieć mniej wniosków, a potem się ucieszył, bo zaczął mieć dużo wyższą spłacalność. Innym słowem powiedział mi, że ci fraudziarze, oszuści, którzy do niego przychodzili, zwłaszcza poprzez internet, tak, poprzez te takie wnioski, nazwijmy to bezosobowe, to już dużo trudniej jest im u niego uzyskać jakiekolwiek finansowanie, bo właśnie sprawdza ich na różne sposoby. Czyli mam nadzieję, że to odpowiada na Pana pytanie. Dziękuję bardzo. Skoro znamy status quo, to przejdźmy do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem zapytać panią mecenas Olszówkę, jakie główne tezy przyświecały ministerstwu, jakie są główne założenia proponowanych zmian regulacji? Założeniem głównym jest uporządkowanie rynku pożyczkowego w kontekście kosztów, jakie w chwili obecnej zostają przerzucane na klientów firm pożyczkowych poprzez wprowadzenie ustawowych ograniczeń w zakresie dopuszczalnego
maksymalnego limitu wszystkich pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tytułem przypomnienia dla osób niewtajemniczonych należy wskazać, iż kodeks cywilny zawiera w tej chwili regulację dotyczącą maksymalnego poziomu oprocentowania pożyczki jako czynności prawnej czy kredytu. Natomiast zaobserwowane na rynku pożyczkowym zjawiska niepokojące, w zakresie których do Ministerstwa Finansów docierały również sygnały od kredytobiorców, wykazały, że te regulacje kodeksu cywilnego nie są wystarczające na tyle, ażeby ochronić konsumenta przed nierzetelnymi praktykami niektórych firm pożyczkowych. Chciałabym przypomnieć, że rzeczywiście projekt założeń powstał na wstępie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej, który to komitet oprócz analizy przypadku spółki z o.o. Amber Gold przeanalizował również w szerszym zakresie rynek pożyczkowy w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych. Także nie wydaje się racjonalnym łączenie, jakby przeciwstawianie proponowanych regulacji w zakresie rynku pożyczkowego, w zakresie dotyczącym kosztów kredytu, w zakresie rozwiązań dotyczących możliwości obciążania klientami odsetek za opóźnienie w spłacie, które będą również miały zastosowanie do opłat windykacyjnych. Nie widzę tutaj, nie widzimy sprzeczności, jeśli chodzi o działania podmiotów typu Amber Gold, albowiem w zakresie tego przypadku są dedykowane specjalne przepisy regulacyjne w założeniach uchwalonych przez Radę Ministrów. Mianowicie Komisji Nadzoru Finansowego zostały przyznane uprawnienia do prowadzenia postępowania wyjaśniającego poprzez możliwość żądania informacji od podmiotów, których w zakresie działalności których komisja może powziąć podejrzenie, iż prowadzona działalność przez dany podmiot wymaga zezwolenia. I w tym zakresie założenia przyjęte przez Radę Ministrów wprowadzają regulacje analogiczne do rynku kapitałowego, gdzie Komisja Nadzoru Finansowego na mocy przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym może prowadzić postępowania wyjaśniające w zakresie dotyczącym rynku kapitałowego. Po wejściu w życie założeń takie uprawnienia będzie miała Komisja Nadzoru Finansowego w odniesieniu do pozostałych sektorów rynku finansowego, bankowego, ubezpieczeniowego, obejmujące cały rynek finansowy. Także również założenia proponują podwyższenie dotychczasowej sankcji karnej za prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia. To również jest wynikiem analiz sytuacji, jaka wystąpiła w omawianym przypadku. Niemniej duża, istotna część założeń jest reakcją na występujące praktyki rynkowe i dlatego zostały zaproponowane w uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami, przede wszystkim również z aktywnym udziałem reprezentantów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uczestników Komitetu Stabilności Finansowej, zostały wypracowane rozwiązania jako rekomendacje legislacyjne, które znalazły wyraz w tych założeniach.
nie wydaje się argumentem trafnym, a taka tendencja, czy takie nie jakby domniemanie, odniosłam wrażenie, iż tutaj w trakcie naszego spotkania przewijało się wskazanie na ograniczony charakter działalności i relatywnie mały wolumenowo segment pozabankowego rynku pożyczkowego. Ta okoliczność nie wydaje się być wystarczająca, ażeby w świetle istniejących praktyk wobec wartościowo ciągle małego wolumenu tej działalności pożyczkowej opierającej się na środkach własnych, ażeby nie objąć regulacjami, które sprzyjałyby, miałyby na celu ochronę konsumenta. Także w naszej ocenie Ministerstwa Finansów proponowane regulacje wpłyną również pozytywnie dla samej branży pożyczkowej od strony wizerunkowej. Należy bowiem mieć na uwadze, że profesjonalizacja tej działalności powinna zwiększyć wiarygodność i zaufanie do rynku pożyczkowego. Przede wszystkim te cele chcemy osiągnąć poprzez zaproponowane, nazwijmy to, bariery w sensie pozytywnym wejścia na ten rynek, jakim jest ustawowo określony wymóg posiadania kapitału zakładowego, który nie może pochodzić z kredytu, pożyczki, z emisji obligacji czy z innych nieudokumentowanych źródeł, jak również wymóg niekaralności osób będących we władzach spółki i prokurentów za wskazane w projekcie założeń przestępstwa, w tym przestępstwo oszustwa, czy no to są właśnie te kryteria podstawowe i wymóg, oczywiście posłużyłam się zwrotem kapitał zakładowy, albowiem naszym założeniem jest, aby na rynku działały firmy posiadające formę spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Takie jest nasze założenie i po wejściu w życie projektowanych przepisów sądzimy, że będą one dla dwóch stron, to jest dla kredytobiorców konsumenckich, jak i dla samej branży pożyczkowej, w finalnym efekcie przyniosą one pozytywny skutek. Mam tutaj pytanie. Jednym z istotnych aspektów, o których pani mecenas wspomniała, jest też między innymi ograniczenie kosztu pożyczki udzielanej przez firmy pożyczkowe. I chciałem się zapytać, jak pana Mateusza Walewskiego, co ograniczenie kosztów pożyczki oznacza z punktu widzenia rynku, z punktu widzenia biznesu firm pożyczkowych, z punktu widzenia dalszego rozwoju właśnie dynamiki rynkowej? Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć na początku. Tak jak banki podlegają regulacjom z zupełnie innych powodów niż regulacjom mają podlegać firmy pożyczkowe. Znaczy banki podlegają regulacjom dlatego, żeby, mówiąc w ogromnym skrócie i w uproszczeniu, proszę pana z NBP, że miał to na uwadze, że mówię w dużym uproszczeniu. Regulacje bankowe chronią rynek finansowy i depozytariuszy. I tak naprawdę taki jest ich podstawowy cel. Regulacje dotyczące firm pożyczkowych mają chronić drugą stronę, tych, którzy biorą kredyty, mają chronić kredytobiorców. Dlatego właśnie głównym aspektem, jednym z głównych aspektów tej regulacji jest ochrona kosztów, jest ograniczenie całkowitych kosztów tych pożyczek. Teraz dlaczego chronimy, dlaczego ograniczamy całkowite koszty pożyczek, a nie RRSO? Dlatego, że w przypadku pożyczek bardzo krótkich, a wiadomo, że koszt pożyczki
ma pewną, jest pewna stała część kosztów pożyczki, na przykład pożyczki rzędu najczęstszej, a nie średniej, najczęstszej pożyczki na tym rynku około 1000 zł, średnia nieco wyższa, ponieważ tam są te pożyczki dużo większe. Koszty stałe są dość sporym, mają dość spory udział w całkowitych kosztach tych pożyczek. W związku z tym rozpatrywanie ich z punktu widzenia RRSO po prostu nie ma większego sensu, bo gdybyśmy położyli rozsądne granice na RRSO dla tych pożyczek, to byśmy, znaczy rozsądne z punktu widzenia regulatora, to byśmy po prostu uniemożliwili działalność dużej części tego rynku, którego właśnie podstawowym celem jest udzielanie pożyczek małych i na krótki czas. Czyli tych, które muszą być bardzo wysokie, które z założenia mają bardzo wysokie RRSO. Dlatego ta regulacja, która teraz jest proponowana, stara się ograniczyć nie RRSO, tylko maksymalne koszty, tylko koszty pozaodsetkowe pożyczek. Teraz oczywiście można mieć, wspierać się, czy ten zaproponowany schemat jest dobry czy niedobry. Przede wszystkim ważne jest to, że mówimy o schemacie. To jest bardzo dobre, że to nie jest jedna liczba dla całego rynku, ponieważ koszty udzielania pożyczek są bardzo różne w zależności od kwoty i od długości, na jaką pożyczka jest udzielana. W związku z tym jako bardzo dobre i rzadkie w polskich regulacjach, należy, to jest bardzo rzadkie w polskich regulacjach, że nie, regulator nie idzie po najmniejszej linii oporu, tylko stara się wypracować taki system regulacji, który mniej więcej odpowiada strukturze kosztów na tym rynku. Oczywiście jak każda regulacja, nawet taka, której celem jest minimalizacja ingerencji w aktualne struktury rynkowe, a taką jest ta regulacja, każda regulacja pewną ingerencją w rynek będzie. W związku z tym pewne typy pożyczek najprawdopodobniej przestaną być opłacalne, a będą mniej opłacalne niż to jest przy obecnej średniej strukturze kosztów. Natomiast myśmy robili analizy wpływu przede wszystkim właśnie tych regulacji kosztowych na ten rynek. I nam się wydaje, że należy docenić po pierwsze to, że ta regulacja jest dopasowana do struktury, a po drugie to, że według naszych obliczeń nie spowoduje istotnych ten element tej regulacji, istotnych zakłóceń funkcjonowania tego rynku, a będzie skutecznie chroniła tych, których ma chronić, czyli konsumentów. Jeszcze jedna uwaga, znaczy tutaj też jeden z panów mówił, że klienci firm pożyczkowych to nie zawsze są osoby o niższych dochodach, niższym wykształceniu. Oczywiście to jest prawda, ale przeciętnie te osoby mają niższe dochody i przeciętnie w związku z tym wymagają wyższej, wymagają po prostu tej ochrony, którą teraz próbuje się im dać. Dziękuję bardzo. Teraz miałem pytanie dotyczące aspektu troszeczkę konsumenckiego, nawiązując do kwestii tego, że po wprowadzeniu regulacji pewne rodzaje pożyczek mogą stać się nierentowne, bądź też kompletnie nieopłacalne do oferowania w ofercie firm. I czy, tutaj mam pytanie do pana Piotra Białowolskiego, to znaczy, czy to nie oznacza, że pewna część rynku zostanie gdzieś wypchnięta w jakiś sposób może, czy też po prostu spowoduje to przesunięcie do wyższych po prostu kwot produktów? No to zagrożenie zawsze niestety jest, że pewna część konsumentów zostanie wypchnięta do sektora nieformalnego, są nawet badania naukowe takie w dość zaawansowanej metodologii pokazujące, że faktyczne ograniczenie dostępu do drobnych pożyczek na rynku, który jest ewidencjonowany, czyli takim, gdzie rzeczywiście jest, gdzie wiadomo, kto pożycza, to wypycha konsumentów po pierwsze na rynek nieformalny, ale też prowadzi co może się wydawać troszkę zaskakujące, ale prowadzi do wzrostu przestępczości, drobnej przestępczości takiej, że ludzie, którzy nie mają dostępu do pożyczek, idą do sklepu, najprawdopodobniej zabierają sobie bułkę albo coś innego. Więc tutaj
mówimy o takim zagrożeniu, które rzeczywiście w przypadku tych krótkich pożyczek, które faktycznie mają RRSO na poziomie często nawet 1000000%, które nie jest niczym zaskakującym, bo nawet jeżeli powiedzielibyśmy, jeżeli pożyczamy 100 zł na jeden dzień i w zamian za to oddajemy 110 zł, to poziomy RRSO, o jakich będziemy mówili, będą kosmiczne. Także trzeba też tutaj wyważyć, czy konsumenci rzeczywiście będą mieli możliwość zaspokojenia tych swoich podstawowych potrzeb. I tutaj jakby, jeżeli już odnosimy się konkretnie do tej regulacji, no to takie obszary zagrożenia, które mogą być, no to są po dwóch stronach tego rynku pożyczkowego. Z jednej strony jest rynek tych, którzy chcieliby pożyczyć na krótko. Nie wiemy z jakiego powodu. Często właśnie są to nawet dobrze sytuowane osoby, które mogą sobie pozwolić na spłatę, jednak decydują się na zaciągnięcie zadłużenia. A po drugiej stronie mamy też rynek bardzo długich pożyczek na rynku pożyczkowym na niskie kwoty. Takich, które służą często właśnie refinansowaniu zobowiązań wcześniejszych. I tutaj rzeczywiście klient jest bardzo specyficzny, bo jest to klient wysokiego ryzyka i to trzeba sobie wyważyć, czy chcemy mieć takiego klienta w sektorze formalnym i uregulowanym, czy też decydujemy się na to, żeby temu klientowi wysłać go do jakiegoś innego sektora, mniej formalnego, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla tych osób. Więc takie skutki na pewno należy brać pod uwagę i na pewno należy je rozważać, a przywoływanie tych oprocentowań na poziomie kilkudziesięciu czy tysięcy procent często naprawdę jest oderwane od kontekstu. Także faktyczne zbadanie tego, znaczy te przykłady nie są żadnymi przykładami badawczymi, to są przykłady jednostkowe. Tak samo jak przykładami badawczymi nie są przykłady firm, które biorą, udzielają konsumentom pożyczek pod kradnąc ich mieszkania. To nie są przykłady badawcze, to są przykłady prasowe, bym określił. Dziękuję. Dziękujemy. Panie dyrektorze, mam takie pytanie. W swojej pierwszej wypowiedzi zwracał Pan uwagę na szereg ryzyk, które mógłby ewentualnie generować sektor firm pozabankowych, pożyczkowych. Czy ta regulacja, która jest w tej chwili proponowana, Pana zdaniem ogranicza te ryzyka? Jaka jest ocena Pana z punktu widzenia Banku Centralnego i ochrony konsumenta również, jeśli mógł Pan wejść tutaj w ten temat? Znaczy, ja jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia systemu finansowego, stabilności systemu finansowego, firmy pożyczkowe dzisiaj nie generowały ryzyk. Tak? One mogły kiedyś w przyszłości wygenerować ryzyko, ale prawdopodobieństwo tego było nikłe. Także cel tej regulacji to jest przede wszystkim ochrona konsumenta. Tak? Natomiast ja nie wiem, na jakiej podstawie pan doktor Białowolski rozróżnia przykłady badawcze i przykłady prasowe. Na takiej, że bierzemy dostatecznie dużą próbę i analizujemy na tej podstawie, a nie jednostkowe przypadki. Więc panie doktorze, jeżeli dla pana dużą próbą jest 7 firm zrzeszonych w związku, to dla mnie równie dużą próbą jest kilka firm, które udzielają pożyczek pod zabezpieczenie nieruchomości. Tak? Więc proszę im pozwolić na... Szanuję to, że pan jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem. W związku z tym może się pan odwoływać do przykładów badawczych, ale wie pan, no, ja też jestem doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem, więc przerzucanie się, co jest przykładem badawczym, a co nie jest przykładem badawczym, wydaje mi się tutaj trochę nie na miejscu. Są takie firmy, funkcjonują na rynku i w związku z tym trzeba je brać pod uwagę w analizach. Tak? Natomiast zabawa semantyczna, czy to jest przykład badawczy, czy przykład prasowy, moim zdaniem nie ma znaczenia. Są takie firmy, które robią krzywdę ludziom i nie można ich nie brać pod uwagę przy analizach. Jeżeli mówimy, że firmy pożyczkowe nie ma się co posługiwać RRSO, tak, podaje pan przykład, oczywiście słuszny matematycznie, że jeżeli ktoś pożyczy 100 zł na jeden dzień, następnego dnia oddaje 110, to jest to kosmiczne RRSO, bo pewnie to jest na poziomie kilkudziesięciu tysięcy procent.
No ale to zastanówmy się tak, już bez, że tak powiem, wchodzenia na wysokie C z punktu widzenia adiunktów czy doktorów nauk ekonomicznych. Jeżeli ta osoba z jakiegoś względu potrzebuje to 100 zł dzisiaj, jest gotowa pożyczać, oddając następnego dnia 110 zł, to po 10 dniach takiej pożyczki ona może zaspokoić tę swoją potrzebę bez sięgania po środki z firmy pożyczkowej. Tak? No to nawet potrzeba w postaci jedzenia, tak? Tak mówiąc już bardzo populistycznie, odłożona na 10 dni jeszcze nikogo nie zabiła. Tak? Natomiast wpadanie w taką spiralę poprzez, zgadzam się z panem oczywiście, poprzez mechanizm kosmicznie wysokiej RRSO, może taką osobę na pewno wpędzić w jakieś kłopoty. Tu się chyba zgodzimy. Tak? I wydaje mi się, że bardzo często ludzie sobie po prostu nie zdają sprawy z tego, że ta potrzeba, którą oni chcą dzisiaj zaspokoić, tak? Bo jeżeli to jest potrzeba w postaci jedzenia czy lekarstw, to jest jakoś tam uzasadnione. Ale przecież z badań, które również państwo prowadzicie, wynika, że czasami są to potrzeby w postaci, nie wiem, jakichś zakupów w internecie, tego typu rzeczy, tak? Zakupów komunijnych. Więc tego rodzaju potrzeby finansowane za pomocą pożyczek na gigantyczny procent wydają mi się zachowaniem nieracjonalnym. I to, co można robić, to oprócz ochrony konsumenta, trzeba tego konsumenta edukować, pokazując mu, w jaki sposób inaczej może sfinansować te swoje potrzeby. Natomiast jeszcze raz odpowiadając na panów pytanie, to nie jest problem z punktu widzenia systemu finansowego, tak? Bo jeżeli to jest 2% kredytów konsumpcyjnych, no to umówmy się, to nie jest coś, co w jakikolwiek sposób zmienia obraz systemu finansowego czy rynku kredytów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę krótkie. Proszę bardzo. Otóż główną potrzebą, którą realizują pożyczkobiorcy pożyczkowi, są remonty. Znaczy, to też nie jest coś, czego nie można odłożyć na 5 czy 10 dni. Umówmy się, tak? Tak było ad vocem. Chciałbym prosić o odpowiedź. Mieszkanie można też wynająć, nie trzeba kupować. Także prosilibyśmy po kolei może udzielać chcielibyśmy, głosu z wycieczek osobistych. Chcielibyśmy prosić teraz właśnie wypowiedź państwa tutaj przedstawicieli branży o ocenę zarówno regulacji, jak i tutaj odniesienie się może do komentarzy wcześniejszych gości. Ja może najpierw odniosę się do tych komentarzy, bo temat zszedł na kwestię RRSO. Tutaj już to w miarę jest ustalone pomiędzy uczestnikami tej debaty, że to nie jest właściwy miernik do mierzenia takich produktów, jakim są mikropożyczki, bo żeby podać konkretne przykłady, ja dzisiaj sprawdziłem, jak wygląda koszt pożyczki, mikropożyczki i to wygląda w ten sposób, że dla kwoty 1000 zł, jeżeli pożyczka jest brana na 7 dni, to koszt jest 50 zł, o ile ten koszt jest pobierany. Są takie oferty w Polsce i tam faktycznie RRSO to jest kilka, może i kilkanaście tysięcy procent, więc z jednej strony możemy mówić o tym, że to jest kredyt na kilkanaście tysięcy procent, co już się zaraz będzie kojarzyło, że komornik, zabieranie mieszkań, a z drugiej strony faktycznie to jest 50 zł. To są takie dwie różnice. Natomiast odnosząc się do kwestii regulacji ustawowej, my jako związek braliśmy aktywny udział w procesie konsultacji tych zmian, które są projektowane. Co do zasady wyrażamy poparcie dla samej regulacji, dla konieczności uregulowania tego rynku. Natomiast zwracamy uwagę na jedną rzecz, która dzisiaj niestety też tutaj w tej rozmowie się nie pojawiła, czyli cel tej regulacji. Pani mecenas powiedziała, że celem jest uregulowanie rynku poprzez regulację tych kosztów. Tak też wnioskujemy z tego projektu, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Natomiast z tego, co pamiętam i co pamiętam jako związek, pierwotnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom. To był cel tej regulacji, a nie cięcie kosztów i no, niejako tworzenie do tego odpowiedniej teorii, bo w jaki sposób, proszę bardzo. Nie, ja tylko sygnalizuję, że jeśli będzie można. Dobrze, tylko jakbym mógł dokończyć, dziękuję. Czyli co tak naprawdę, czego tak naprawdę brakuje w tym projekcie założeń, czyli to jest przede wszystkim brak rejestru firm pożyczkowych.
To jest istotny problem, bo mówimy o tym, że należy stworzyć bariery wejścia dla oszustów, powiedzmy sobie to wprost, dla oszustów, którzy deklarując wykonywanie działalności pożyczkowej, po prostu oszukują konsumentów, tak? Stosując nieuczciwe praktyki w postaci właśnie pobierania opłat wstępnych za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, która ta pożyczka następnie nie jest udzielana. No bo teraz na wakacjach był bardzo głośny przykład medialny, czyli taki no przykład prasowy firmy, która oszukała kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z drugiej strony natomiast działają na rynku firmy, które opierają się na zasadach transparentności, pełnej zgodności nie tylko z prawem obowiązującym, ale również dobrymi praktykami. Tu potwierdzenie może być to, że przedstawiciel BIK-u stwierdza, że dane, które przesyłane są przez te firmy, które chcą działać legalnie, które chcą działać według wysokich standardów, faktycznie znajduje to potwierdzenie chociażby w jakości tych danych. Także próbując krótko podsumować tą regulację, ten projekt, który został zaproponowany, przede wszystkim zwracamy uwagę na brak rejestru firm pożyczkowych, który popieraliśmy, aby był prowadzony przez ministra gospodarki i nadal popieramy taką koncepcję. To chcę jasno podkreślić. I brak takiego rejestru powoduje, że ta regulacja, jakakolwiek by nie była, istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że będzie regulacją, kolokwialnie rzecz ujmując, kadłubkową. Czyli taką, w której państwo nie będzie w stanie sprawować faktycznej kontroli nad tym, jaka firma pożyczkowa jest uczciwa, bo cóż z tego, że wprowadzone zostaną limity w postaci tych proponowanych 200 tysięcy, czy wcześniej była też koncepcja miliona nawet złotych, limitu kapitałowego, który musi być spełniony przez firmę, jeżeli nie będzie łatwego narzędzia, nie będzie mechanizmów przyznanych państwu, aby sprawdzić, czy taka firma faktycznie działa w sposób legalny, czy nie oszukuje konsumentów. Dziękuję, panie dyrektorze. Ad vocem proszę pani mecenas Olszówka, potem damy szansę panu prezesowi Roterowi z drugiej strony poznać drugi głos branży. Wspomniał pan o kwestii bezpieczeństwa konsumenta. My, Ministerstwo Finansów uważa, że to bezpieczeństwo, istotnym miernikiem bezpieczeństwa jest również kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego i tak należy rozumieć propozycje regulacyjne w zakresie ustawowych kosztów kredytu, w tym maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie, jakie mogą być pobierane, określone na poziomie ustawowym. To determinuje bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta. Co do kwestii braku narzędzi przestrzegania, spełniania ustawowych wymogów, należy przypomnieć, że działanie podmiotu bez spełnienia ustawowych wymogów, czyli kwestia kapitału, kwestia formy organizacyjno-prawnej, kwestia niekaralności, jest obwarowane określonymi sankcjami karnymi. Także proszę mieć ten zapis projektu na uwadze, jeśli chodzi o narzędzia. Co odnośnie do kwestii rejestru, cały czas mamy na uwadze docelowe rozwiązania, jakie będą wdrożone w zakresie reglamentacji działalności szeroko rozumianego rynku pożyczkowego przy okazji prowadzonych prac już wstępnie będących w toku w zakresie wdrożenia dyrektywy z lutego 2014 roku, która wprowadza wymogi rejestracji i nadzoru publicznego nad podmiotami udzielającymi kredytów konsumenckich związanych z kredytami mieszkalnymi, w tym zabezpieczone hipoteką. I przy tej okazji wdrożeniowych prac nad dyrektywą będzie rozważany model, docelowy model objęcia firm pożyczkowych określonymi wymogami rejestracyjnymi, również z
nie wykluczając wymogu uzyskania licencji na prowadzenie takiej działalności. Także kwestia rejestracji nie jest kwestią tych założeń, niemniej są one już w tej chwili prowadzone, są grupy robocze w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, zapewne przedstawiciele KPF-u uczestniczą w tych pracach, gdzie stawiana jest kwestia docelowego modelu w zakresie rejestracji działalności pożyczkowej. O komentarz jeszcze prosimy pana Andrzeja Rotera, a potem jeszcze adwokatem pan Grabowski. Bardzo dziękuję. Może to nie jest wprost komentarz do głównego tematu dyskusji dziś, ale powiedziałbym tak, że każdy sektor finansowy, usług finansowych, nie tylko w Polsce, ale każdy, bez względu na to, czy jest to nadzorowane, czy nie, ma powody do tego, żeby od czasu do czasu bardzo mocno uderzyć się w piersi. W związku z tym ja wolałbym też, jeśli mówić czy porównywać sektory, oczywiście, że one mogą się różnić, ale to nie jest tak, że nie, są takie, które są po prostu sektorami bez winy. Ale wracając do rzeczy, jedna z głównych rekomendacji z punktu widzenia KPF-u i sektora pożyczkowego, choć w przypadku KPF-u to jest tylko jeden z sektorów reprezentowanych, ale z punktu widzenia KPF-u podstawowa rekomendacja, jaka płynie z debaty toczonej już od dłuższego czasu, to jest rekomendacja numer 4 Komitetu Stabilności Finansowej odnoszącej się do rejestru. Ta rekomendacja w przypadku KPF-u ma dosyć długą już historię, ponieważ kilka lat temu na prośbę ówczesnego wiceprzewodniczącego KNF-u pana Gomoły KPF przygotował założenia do nadzoru nad rynkiem pośrednictwa finansowego, a w definicji pośrednika finansowego tam wtedy pomieszczonej i przygotowanej były również firmy pożyczkowe. Bardzo żałujemy, że wtedy się to nie udało. Możliwe, że nie udało się z tego powodu, z którego dziś mamy problemy przy okazji tej regulacji, dlaczego nie możemy dojść wprost do realizacji tej rekomendacji w postaci rejestru. Mianowicie wtedy KPF swoim zwyczajem przygotował analizę dotyczącą zakresu podmiotowego w zależności od definicji podmiotu nadzorowanego i wtedy w zależności od definicji to było od 300 do 69 tysięcy podmiotów. Znów dziś, na co podkreślał reprezentant, przedstawiciel NBP-u, pan dr Tymoczko, nie wiemy, ile jest firm. Co jakiś czas, w związku z tym, że pojawiają się informacje medialne o godnych potępienia praktykach niektórych firm, jesteśmy sobie w stanie pewnie wyobrazić, bo wyobraźnia nie zna granic, że to dzieje się wszędzie, ze wszystkimi i dotyczy wszystkich. A zatem wracając do rzeczy najistotniejszej, w naszym przekonaniu rekomendacja dotycząca nadzoru jest najistotniejszą. Założenia przygotowane przez Ministerstwo Finansów dziś tej rekomendacji nie realizuje. A nawet byłbym powiedział tak, że rekomendując powołanie do życia listy ostrzeżeń prowadzonej przez UOKiK, to, do czego doprowadzimy, do odwrotności tego, o czym powiedział pan prezes Jerzy Bańka. Mówimy o tym, że wzmacniamy wizerunek firm rzetelnych, a wykluczamy firmy nierzetelne. Jeśli wprowadzimy jedynie rejestr ostrzeżeń, czy listę ostrzeżeń prowadzoną przez UOKiK, to na tej liście znajdą się dopiero firmy, o których się dowiemy z mediów.
Pewnie dowiemy się o tych firmach dopiero wtedy, kiedy zgłoszone zostaną przez konsumentów problemy, a pewnie dowiemy się wtedy, kiedy osoby, które prowadzą taką działalność, zrobią wszystko, żeby uniknąć jakiejkolwiek już odpowiedzialności. W związku z tym, po wejściu w życie założeń zrobionych z bardzo dobrą wolą Ministerstwa Finansów odnoszącą się do tej kwestii, pojawią się bardzo istotne problemy medialne, opisujące problemy społeczne związane z tym, że wdrożyliśmy założenia, które miały chronić konsumentów. Może będą w jakimś sensie chronić, ale to w jakimś sensie, na co zwraca uwagę również dr Tymoczko dziś, to potrafi zrobić bardzo dużą różnicę. A zatem nasza rekomendacja jest bardzo zdecydowana. Mianowicie rejestr dziś w tej regulacji, choć rozumiemy podejście Ministerstwa Finansów, które chciałoby zrealizować to założenie przy okazji innej regulacji. Tylko zwróćmy uwagę, że jest to regulacja kompletnie odmienna od rynku kredytu konsumenckiego, bo jest to kredyt hipoteczny. I tam możemy mieć problem z wdrożeniem rekomendacji w całej części zakresu podmiotowego dotyczącą kredytu konsumenckiego. Dziękujemy za takie życzliwe, merytoryczne podejście do oczekiwań rynku, które przejawia Ministerstwo Finansów, ale wyrażamy bardzo poważne obawy. I jeszcze jedno, pozwólcie Państwo, stwierdzenie. Mówiąc o rejestrze firm pożyczkowych, myślę, że można powiedzieć nie tylko to, że rejestr firm pożyczkowych ma realizować cele ochrony praw konsumentów. Realizuje również ochronę dobrze, rzetelnie prowadzonego biznesu przez firmy pożyczkowe. Bo zwróćmy uwagę, że w ramach tego segmentu pewnie będą prowadzone takie działalności przy rejestrze ostrzeżeń, które tworzą nierównowagę warunków prowadzenia biznesu w ramach tego segmentu. I co więcej, wejście w życie rejestru firm pożyczkowych przybliża warunki prowadzenia biznesu kredytu konsumenckiego pomiędzy sektorem SKOK-ów, banków i firm pożyczkowych. Tamte segmenty nadzorowane mają swoje obowiązki, te obowiązki generują koszty, firmy pożyczkowe tych kosztów nie miałyby. A w związku z tym nie mówmy tylko o jednym celu, choć ja jestem przekonany, że wdrożenie rejestru dla firm pożyczkowych w sposób pełniejszy zaspokoi te oczekiwania stron społecznych procesu legislacyjnego tej regulacji bardziej niż limit całkowitego kosztu kredytu. Bo to jest jednak tak, że limit całkowitego kosztu kredytu, jeśli przeprowadzić analiza raportów, jest już trochę, to skutki będą dla najdłuższych pożyczek, pożyczek o najdłuższym okresie utrzymywania i najkrótszym okresie utrzymywania. Te drugie w małych kwotach, względnie większych przy długich, i one dotyczą głównie gospodarstw domowych uboższych. A w związku z tym to, co zrobimy, wprowadzając limit całkowitego kosztu kredytu, to zwiększymy wykluczenie tych, którzy najbardziej potrzebują sfinansowania ich potrzeb. Doktor Białowolski podkreślał to, czy zważyliśmy już, co się wydarzy, czy zbadaliśmy to, co się wydarzy. W moim przekonaniu nie zbadaliśmy tego jeszcze w sposób dostateczny. Dziękuję. Mogę ad vocem? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może ten rejestr, panie prezesie, to jest dobry pomysł na samoregulację. Tak? Dopóki ustawodawca tego nie zrobi, to może KPF na przykład zrobi rejestr firm, które spełniają najlepsze wymogi, które państwo sami doprecyzujecie w porównaniu do wymagań ustawowych. Tak? Bo ja się zgadzam z tym, że rejestr firm, które działają uczciwie,
byłby dużo lepszym pomysłem niż tylko takie, które piętnujemy, tak? Dlatego, że jeżeli piętnujemy, to tak jak pan prezes mówi, to w sytuacji, kiedy już coś się wydarzyło i zwykle będzie za późno, tak? Natomiast jeżeli chcemy prowadzić poważny biznes jako firmy pożyczkowe, to może właśnie sam sektor będzie publikował listę firm, które spełniają najwyższe standardy. Proszę panie prezesie, tak, sam pan doktor niedawno czy przed chwilą zauważył, cóż to jest 7-10 firm w jakiejś organizacji. A w związku z tym dobre firmy już dziś są w KPF-ie. Można zajrzeć na stronę internetową, zobaczyć kto jest członkiem KPF-u, kto przyjął zasady dobrych praktyk. Jestem przekonany, że w większości tych firm już dziś spełniają wymogi ustawowe. Ale to nie o to chodzi, żeby wyróżniać się, tylko chodzi o to, żeby każdy podmiot, który chce prowadzić działalność pożyczkową, musiał spełniać te same wymagania. Ja sobie nie wyobrażam, co by się, czy takie same warunki spełniałyby, nie wiem, SKOK-i, banki, gdyby nie było w przypadku banków licencji, pewnie banki byłyby dużo bardziej różne niż są dziś. Ale tu znów nie chodzi o jakieś porównywanie między sektorami. Ja jestem przekonany o tym, że jeśli nie zrealizujemy tego założenia, tej rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej w formie regulacji ustawowej obejmującej wszystkie podmioty, które chcą prowadzić działalność pożyczkową, nie zrealizujemy w pełni tego celu, jaki Komitet Stabilności Finansowej postawił, i nie wystarczy być członkiem organizacji samorządowej. Dziękujemy. Pani mecenas. Rozumiem, że w tym zakresie mamy wspólne stanowisko, bo jak podkreślam jeszcze raz, kwestia rejestru jest kwestią rozważaną obecnie przy okazji prac nad wdrożeniem dyrektywy. I tytułem wyjaśnienia, panie dyrektorze, pan dyrektor wspomniał, że ciężko będzie uregulować kwestię rejestru wdrażając dyrektywę, bo tam jest kredyt konsumencki, a więc inny rodzaj kredytu związany z nieruchomościami na cele mieszkalne. Wyjaśniam, że naszym założeniem jest uregulowanie całego rynku pożyczkowego przy tej okazji. Oczywiście w sposób bezwzględny, przestrzegając wynikających z dyrektywy obowiązków rejestracyjnych względem właśnie tej wymienionych w dyrektywie kategorii podmiotów. Nie uchybia to możliwości uregulowania te obowiązki dyrektywy w sposób kompleksowy kwestii rejestru w zakresie nieobjętym dyrektywą. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, pan dyrektor. Jednocześnie chciałabym się odnieść, bo to było w kontekście wypowiedzi pana dyrektora, w kontekście rejestru, iż uprawnienia, lista ostrzeżenia publiczne prezesa UOKiK prowadzono ostatnio znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Czy mówimy o tym rozwiązaniu? Nie, nie. Tamte zmiany dotyczące rejestru klauzul abuzywnych, to wszystko idzie w dobrym kierunku. Mówimy o założeniach już Ministerstwa Finansów, jakby za rejestr ostrzeżeń prowadzone przez UOKiK zamiast rejestru. To tylko o tym mówiłem. No to nie można zapominać, że świeżo została znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, która daje szczególne uprawnienie prezesowi UOKiK do informowania o działalności podmiotów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzą działalność, prowadzą praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. I należy podkreślić, że owo uprawnienie prezesa UOKiK przy spełnieniu ustawowych przesłanek, jakimi jest możliwość spowodowania tego rodzaju praktykami firm, każdego przedsiębiorcy, tym pożyczkowych, może powodować znaczące, istotne straty finansowe po stronie konsumentów.
to o takiej działalności podmiotów prezes UOKiK na mocy dokonanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej przy spełnieniu tych, podkreślam, ustawowych przesłanek będzie mógł dokonywać ostrzeżeń publicznych. Więc to jest też aspekt, który był brany pod uwagę w kontekście, w którym momencie wprowadzony zostanie rejestr firm pożyczkowych przy okazji prac nad dyrektywą. To uprawnienie UOKiK zostało, było też istotnym elementem, na który wskazywał prezes UOKiK jako istotne nowe narzędzie. Dziękuję panie dyrektorze Grabowski. Proszę bardzo, ale... Króciutko. Dziękuję. Ja tylko chciałem poruszyć dwie kwestie. Pierwsza to jest model ochrony konsumenta. Zestawienie dwóch rodzajów modeli. Pierwszy taki, w którym najpierw, tak jak pan dyrektor stwierdził, musi się wydarzyć coś złego, aby państwo podjęło działania zmierzające w celu ochrony konsumenta przed nieuczciwymi działaniami podmiotów, jak słusznie pani mecenas podkreśliła. Z drugiej strony mamy model, w którym to dany podmiot musi spełnić konkretne warunki, wymagania, aby mógł podjąć pewnego rodzaju działalność. My popieramy drugi model, z tego też względu popieramy cały czas utworzenie rejestru firm pożyczkowych jako firm, które spełniły wymagania, a nie takich, które w sensie listy ostrzeżeń, że jak jeżeli już mówiąc kolokwialnie narozrabiały, to wtedy będziemy dopiero je ścigać. I tutaj odnosząc się konkretnie do rejestru i do propozycji pana prezesa Bańki, też myślę, że nie wszyscy państwo taką informację mają, więc ją przekażę, że Związek Firm Pożyczkowych powołał rejestr firm pożyczkowych z tego względu, że uważamy, iż jest to fundament regulacji, która jest wprowadzana, tak jak pan dyrektor Rotter powiedział, to jest potrzebne tu i teraz, a nie za pół roku czy za rok. Ten rejestr, którego operatorem ma być Związek Firm Pożyczkowych, planowany jego start jest na 1 stycznia. Co do zasady ma on spełniać wszystkie te wymogi, o których żeśmy tutaj wspominali, przy czym musimy pamiętać o tym, że to będzie rejestr w ramach samoregulacji, to będzie rejestr branżowy i my już dzisiaj zauważyliśmy, że część branży odnosi się bardzo sceptycznie do tego pomysłu. Z tego właśnie względu, argumentując, że to jest prywatny rejestr, że taki rejestr powinno prowadzić państwo i my aprobujemy ten pogląd. Również uważamy, że rejestr powinien być prowadzony przez ministra gospodarki, który będzie legitymował informacje w nim zawarte. No, ministra gospodarki, czy KNF, czy UOKiK, to już jest kwestia do ustalenia. Natomiast alarmujemy i zwracamy uwagę na to, że rejestr jest potrzebny tu i teraz. Dziękujemy. Panie prezesie, może odchodząc trochę od gorącego tematu rejestru, chciałem zapytać, oczywiście regulacja w sposób bezpośredni nie dotyka sektora bankowego, ale jakby mógł pan powiedzieć, jednak wszystko, co z firmami pożyczkowymi się wiąże, jakoś tam w końcu na banki będzie wpływać, chociaż w mniejszym stopniu. Jakby pan mógł powiedzieć, jaka jest pańska ocena regulacji, jak ona może wpłynąć na sektor bankowy, jeśli w ogóle? Dla nas ta sprawa wcale nie jest obojętna, jako że ogromna rzesza Polaków nie odróżnia banku od firmy pożyczkowej, spółdzielczej, kasy oszczędnościowo-kredytowej i temu podobnych. No taką mamy, taka jest świadomość potencjalnych klientów. No chciałbym tutaj wyrazić przede wszystkim swój sceptycyzm co do projektowanej regulacji, bo raz, że jest ona tworzona już tak długo, że powinna wreszcie się pojawić. To jest dla mnie żałosne, że nad tak skromną regulacją pracuje kilkaset osób w gruncie rzeczy, mam na myśli wszystkich, którzy konsultują ten projekt i nic, i dalej nic. To kiedy wreszcie ta regulacja się pojawi? To jest jeden aspekt. A drugi, tutaj chciałbym się posiłkować panią profesor Ewą Łętowską, która kiedy pojawiła się afera Amber Gold i wówczas wielu ochotników, prawda, zgłaszało różnorakie pomysły regulacyjne, powiedziała tę prawdę, o której zawsze powinniśmy przypominać. Chodzi o taką wiarę Polaków w siłę regulacji. To jest iluzja, to jest fałsz. Nie ma takiego prawa, które by w sposób automatyczny zapewniło nam wszystkim bezpieczeństwo. To jest fikcja, to jest pozór.
Przecież ci, którzy są potencjalnymi klientami firm pożyczkowych, nie będą czytać owych rejestrów, nie będą tam nigdy zaglądać. Kwota 200 tysięcy złotych jako kapitał zakładowy to jest niepoważna suma, bo można ją zebrać bardzo łatwo. Kto to będzie weryfikował? Wymogi odnośnie karalności, no także można fikcyjny zarząd stworzyć. Tutaj, jak wiemy, Polacy mają ogromne doświadczenia. No niemniej jednak to, co już robi sam KPF i samo środowisko firm pożyczkowych w innym związku, to jest jakiś oczywiście substytut, poszukiwanie czegoś przy w zasadzie absencji państwa, bo to państwo jakby nie wykonywało swoich funkcji, do których jest konstytucyjnie umotywowane, umocnione. I to jest ten słaby punkt. Natomiast chciałbym się odnieść do polityki konsumenckiej, bo tutaj widzę przede wszystkim narzędzia i sposoby rozwiązania problemu Polaków, którzy stają się klientami firm nieuczciwych, które żerują niejako na naiwności Polaków. No niestety, jeżeli nie stworzymy instytucjonalnych podstaw ochrony praw konsumentów, nie same przepisy, bo przepisy są martwe, przepisy nie widzą, gdzie Polak w małym miasteczku powiatowym gdzieś na południu czy na północy Polski jest oszukiwany. Przepisy są ślepe, natomiast tam powinny być instytucje, takie jak powiatowy rzecznik konsumentów, tylko że te instytucje muszą być wzmocnione. To nie może być jedna osoba, która będzie czuwała nad tym, czy konsumenci z danego terenu nie są wykorzystywani przez tam właśnie działające lokalnie różnorakie firmy, które udają firmy pożyczkowe, a tak naprawdę to są firmy oszukańcze. W moim przekonaniu nawet obecne prawo, które jest, na to zezwala, ale brak jest instytucji, które by tym osobom nieświadomym, osobom, które nawet nie wiedzą, że taka regulacja będzie, udzieliły pomocy w sytuacjach ekstremalnych. Niestety nasze państwo o tym w ogóle nie myśli. To jest zasmucające. Natomiast marnowana jest energia społeczna na tworzenie pseudoregulacji, które niczego przecież nie rozwiązują. Ja z drugiej strony widzę ogromną determinację owych nowocześnie zarządzanych, używam takiego zwrotu, pewnego może eufemizmu, firm pożyczkowych, które chcą się odciąć, chcą się odróżnić od tych nieuczciwych i same przedstawiają pewne propozycje substytuujące brak owych regulacji, chociażby ten rejestr. Ale tak naprawdę, realnie ten rejestr wcale nie rozwiąże sprawy. Jedynie może wyczyści troszkę przed pole, ale to nie o to chodzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Rozmawiamy cały czas o regulacjach, tymczasem rozumiem, że jakimś substytutem tego, co może nas czekać po regulacjach, jest współpraca, którą BIG prowadzi, przynajmniej w zakresie wymiany informacji z firmami pożyczkowymi. I tutaj pytanie do pana prezesa Grzelczaka, jak ta współpraca w tej chwili wygląda i co państwo obserwujecie po wprowadzeniu tego swojego gorsetu regulacyjnego dla swoich partnerów? No, gorsetem bym tego nie nazwał, to jest współpraca jednak komercyjna. I oczywiście zgadzam się z tym, że póki co ryzyka żadnego systemowego nie ma. To jest rynek za mały versus rynek kredytów konsumenckich, ale szybko rosnący. Gdzieś tam już zauważalny. I chciałem powiedzieć trochę ad vocem taką być może ciekawą rzecz dla państwa. Mianowicie 70% klientów firm pożyczkowych, wnioskujących czy też dostających pożyczkę w tych firmach jest klientami banków. Ma tam jakiś kredyt, kartę kredytową, jest w BIK-u. I z tych 70% klientów, to są takie najnowsze statystyki, 29%, czyli 1/3 z 70, ma opóźnienia powyżej, w spłacie kredytów bankowych powyżej 30 dni. Niestety do firm pożyczkowych przychodzą klienci, którzy w jakiś sposób zaczynają być w dużym procencie, jak widać, istotnym, pod ścianą. I teraz to, co my robimy, ja nie wiem, czy to jest idealnie zgodne z wolnym rynkiem, ale staramy się samoregulować, to znaczy staramy się, żeby zarówno firma pożyczkowa, jak i bank wiedziały już, że
z tym klientem być może, że coś do końca jest nie tak i nie tak łatwo mu tego kredytu czy pożyczki udzielały. Jak wejdą jeszcze regulacje a propos kosztów, bo przecież o tym jest mowa, to nie będzie można marżą sobie zrównoważyć zwiększonego ryzyka, co będzie oznaczało, że no właśnie, i teraz co to będzie oznaczało? Są teorie, które mówią, że będzie to oznaczało rozwój lombardów w Polsce. Natomiast to, co my teraz robimy, to staramy się po prostu w praktyczny sposób pokazywać zarówno bankom, jak i firmom pożyczkowym, jacy to są klienci i czy już w tą spiralę zadłużenia wpadają, czy jeszcze nie. A jeśli chodzi o współpracę, no to ona jest bardzo dobra, no bo to też może taka ciekawostka, którą podam. Większość firm pożyczkowych jest tworzona przez bankowców. To są ludzie, którzy, proszę Państwa, banki się konsolidują. Wiele osób z pionów ryzyka wychodzi na rynek i po prostu mając do dyspozycji pewien prywatny kapitał, który nie jest wcale tak łatwo, przepraszam, nie jest tak trudno w Polsce zebrać, choćby ostatnio przykład firmy z Pomorza Pożyczkowej, która wypuściła obligacje, czym zrobiła pewien przełom, bo jak do tej pory nikt w ten sposób kapitału nie zbierał, no to potrzebuje fachowców każda taka firma, żeby ten biznes rozkręcić, żeby ten biznes szedł na jakichś sensownych stopach zwrotu i żeby nie było zbyt wielu kredytów przeterminowanych czy też straconych kredytów pożyczek. No właśnie to się opiera w dużej mierze o bankowców, czyli jednak ryzyka systemowego, zgadzam się, nie ma, ale te dwa środowiska, te dwa typy finansowania bardzo ze sobą się przenikają. My to po prostu w BIK-u widzimy teraz jak na dłoni. Mhm. Jeszcze tylko krótkie pytanie, jeśli można, panie prezesie. Macie państwo w pewnie ograniczonym zakresie wgląd w dane finansowe tych firm, również zbieracie, jak regulujecie, jaka tam jest sytuacja pod tym względem tego wycinka sektora, który obserwujecie? Przede wszystkim większość z tych firm, znaczy to są wszystko spółki prawa handlowego, ale takie, które miały obowiązek i dopełniły tego obowiązku opublikowania sprawozdań finansowych za rok 2013. W tej chwili te sprawozdania się pojawiają w sądzie, my takich sprawozdań od nich żądamy i to na pewno nie jest taki bardzo bieżący obraz. Zeszły rok był inny, tak? Te firmy szybko rosną. Ale z takich ciekawostek, oprócz firmy, która wypuściła obligacje, jest jeszcze bardzo duża firma, która jest notowana na giełdzie. Można podglądnąć co kwartał jej wyniki finansowe i wydaje się, że to jest taki biznes dosyć podobny do innych biznesów. Najpierw się inwestuje, widać, że te firmy w pierwszych latach muszą po prostu w ten biznes włożyć kapitał, mają straty, dopiero potem je odrabiają, gdzieś tam wychodzą na rentowność w trzecim, czwartym roku, ale trzeba przyznać, że choćby opublikowany raport przy okazji tych obligacji pokazuje bardzo sensowną rentowność, bo o ile pamiętam, z około 2 milionów sprzedaży tej firmy zysk netto za pierwsze pół roku 450 tysięcy złotych. No, przyzwoite pieniądze, tak? Ale po pewnym czasie rozkręcania biznesu, bo firma istnieje od 2009 roku. Więc to co chcę Państwu przekazać, to że te firmy, które działają, jakoś tam samo się regulują, działają na sensownych podstawach, sprawdzają klientów, myślą o swoim biznesie, osiągają zyski, ale też się muszą nad tym sporo napracować. Nie jest to taki rynek, w który można wskoczyć z byle jakim kapitałem i z byle jakimi ludźmi i natychmiast osiągnąć nie wiadomo jakie niebotyczne zyski. Dziękuję za wypowiedź. Szanowni Państwo, czas naszego dzisiejszego spotkania już dobiega końca. Tym niemniej, jeśli by się pojawiły jeszcze komentarze krótkie, podsumowujące, 2-3 zdania, każdy z gości, prosimy od pana Mateusza Walewskiego. Co mam powiedzieć teraz? Natomiast tak jak powiedziałem, takie to wszyscy się z tym zgadzają. Regulacja zdecydowanie jest konieczna. Ta próba, która jest krokiem w zdecydowanie dobrym kierunku i wydaje mi się, że jeszcze trochę pracy przed nami i dojdziemy do dobrego rezultatu. Czy jeszcze raz mówię, jakiego? Znaczy takiego, w którym rynek ten będzie działał w sposób bezpieczny dla konsumentów, a jednocześnie będzie działał w ogóle, będzie konkurencyjny. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Grabowski. Dziękuję. Odnośnie regulacji, tak jak tutaj Pan wspomniał, uważam również, ona jest potrzebna, jest konieczna, natomiast mamy na uwadze słuszne cele, które motywowały wprowadzenie tych zmian i chcielibyśmy, aby te zmiany po prostu były efektywne,
aby nie doszło do sytuacji, w której przeregulujemy, przelimitujemy rynek, który się na tyle zmieni, że konsumenci tak naprawdę na tym stracą. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Ot. Dziękuję. KPF od kilku lat robi wiele do tego, żeby rynek i sektor pożyczkowy był efektywnie nadzorowany. I to kwestia rejestru jest najistotniejszą kwestią do spełnienia w regulacji, której procedowanie jest przed nami, bo jeszcze czekamy na projekt czy na treść samej ustawy. Ale to, co jednocześnie chcę powiedzieć, to to, że nie podzielam poglądów o tym, że limit całkowitego kosztu kredytu to jest projekt, który przyczyni się do zwiększenia istotnego ochrony praw konsumentów, ale z całą pewnością to, do czego się przyczyni, to do zwiększenia wykluczenia finansowego po stronie konsumentów, którzy pochodzą z takiej grupy uboższych gospodarstw domowych. I co jeszcze, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to ta regulacja w kwestii takiego styku z kredytami odnawialnymi, umowami na czas nieokreślony, jest na tyle niejasna, że nad tym jeszcze powinniśmy mocno popracować, żeby dobre intencje nie wpłynęły bardzo istotnie na rynek również kredytów bankowych, a w związku z tym, gdyby tak miało się stać, to zjawisko wykluczenia, co do którego się odniosłem przed chwilą, stałoby się może nawet kwestią właśnie taką społeczną, a nie tylko medialną. Dziękuję uprzejmie. Pan doktor Białowolski. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wydaje mi się, że wciąż mamy tutaj w tym obszarze bardzo dużo pytań i nie wiem, czy ta debata, czy przez tą debatę udało nam się na nie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że taki konsensus jest co do tego, że powinniśmy myśleć nad tym, jak ten rynek regulować i myśleć też nad tym, żeby nie skrzywdzić nikogo, kto aktywnie w nim uczestniczy. Dziękuję. Poproszę pana doktora Tymoczka o komentarz. Ja pozwolę sobie odnieść się do takiego wątku, który się tu pojawił, że państwo sobie nie radzi, tak, reaguje zbyt późno albo potrafi tylko regulować. No więc oczywiście do państwa zawsze łatwo mieć pretensje, bo to jest jakiś niezidentyfikowany byt. Natomiast gdyby państwo nic nie zrobiło, to podniósłby się jeszcze większy lament, że jak to nie zareagowało, a przecież po problemie wiedziało. Natomiast jak państwo reaguje, to znaczy próbuje w jakiś sposób zareagować, no to mówimy, no to przereguluje, a to kogoś wykluczy społecznie, a to w ogóle długo trwa. Może te regulacje nie są idealne, tak? Ale wszyscy mamy szansę na etapie konsultacji społecznych na nie wpłynąć. Tak? Jeżeli mamy lepsze pomysły, to o nich rozmawiajmy. Natomiast to, że państwo w jakikolwiek sposób reaguje, myślę, że jest pozytywnym sygnałem na to, że ono w jakiś sposób działa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Bańka. Projektowana regulacja to przykład działań pozornych, które nie przyniosą tak naprawdę żadnego efektu, co już wcześniej mówiłem. Jako alternatywę wskazuję konieczność podjęcia prac, ale tak na poważnie, nad wzmocnieniem instytucji powiatowych rzeczników konsumenckich, bo tutaj upatruję realną możliwość wpłynięcia na poprawę losu wielu tysięcy Polaków, którzy są nieporadni i nie potrafią ze względów obiektywnych poruszać się w takim wyrafinowanym świecie różnych oszustów finansowych, z którymi niestety mamy do czynienia na co dzień. Dziękuję bardzo. Pan oczywiście przyłączam się do takiego drobnego apelu, żeby była już jasność kiedy ta regulacja będzie i czy będzie ten rejestr, czy nie będzie. Ale oprócz tego chciałbym jeszcze jedną drobną rzecz zgłosić. Mianowicie w tej chwili odpytywanie w rejestrach kredytowych i przekazywanie danych odbywa się za zgodą konsumenta. Natomiast problem polega na tym, że konsument może wycofać zgodę, co będzie oznaczało, że na przykład źle płaci w firmie pożyczkowej, wycofa zgodę i BIK musi cały ten, nazwijmy to, rekord o konsumencie wykreślić z bazy. To się na szczęście prawie teraz nie zdarza, ale to nie oznacza, że to się nie zdarzy w przyszłości. No, nie wiemy, może być jakaś nagonka w ogóle na firmy pożyczkowe. I taki drobny apel, który zgłaszaliśmy też w tych propozycjach regulacyjnych, żeby to było tak, że jak już pożyczka jest udzielona i jest spłacana,
to analogicznie do prawa bankowego, żeby było tak, że już z tego rejestru, zwłaszcza jak się nie płaci, to nie można było tak łatwo wyjść, bo inaczej ta regulacja też nam tutaj może pozostawić pewną niebezpieczną furtkę. I tyle, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak już słyszeliśmy tutaj, regulowanie i bycie przedstawicielem państwa jest trudnym zadaniem, to usłyszmy ten trudny głos na końcu. Pani Mycelsarz. No właśnie, nie jest to wbrew pozorom prosta ustawa, co sugerował pan prezes Bańka, bo skomplikowanie ustawy nie mieści się ilością przepisów, ale jakością meritum tych przepisów, a meritum jest rzeczywiście zadaniem niełatwym, ponieważ dotykamy sfery działalności gospodarczej przedsiębiorcy, podejmując zadanie ograniczenia praktyk przy okazji prowadzonej w związku z prowadzoną działalnością skutkujących nadmiernymi, nieuzasadnionymi obciążaniem klienta nieuzasadnionymi kosztami, a taka regulacja, jak wszyscy chyba się tutaj zgadzamy, na poziomie ustawowym jest wypracowanie optymalnego modelu, jest zadaniem wymagającym szeregu konsultacji i bazowania na analizach, które nie są tak łatwe, mając na uwadze, że póki co nie mamy w pełni wiarygodnych, obejmujących cały rynek finansowy danych. I dowodem na to, że rzeczywiście są to trudne do uregulowania sprawy, świadczy chyba proces konsultacji tego projektu założeń przed przyjęciem jego przez Radę Ministrów i obszerność uwag, która wpłynęła ze strony wszystkich uczestników konsultacji, w tym ze strony Panie Prezesie Związku Banków Polskich. Także nie jest oto sobie taka prosta ustawa. Pozwolę sobie wyrazić opinię, że niemalże ile jest tutaj uczestników, tyle jest różnych poglądów, jak ma wyglądać docelowo ta regulacja, gdzie jest ten key point, bo pan prezes prezentuje pogląd, że jednak instytucjonalnie sięganie do rozwiązań na poziomie działania powiatowych rzeczników konsumentów, zahaczając o sferę również edukacji finansowej. Także mogą być możliwe różne podejścia i my uważamy, że przyjęte przez Ministerstwo Finansów koncepcje spraw wymagających jak najpilniejszego uregulowania stanowią właściwy wybór i odzwierciedlenie w uchwalonych założeniach. Zaspokajając pytania, kiedy będziemy mogli ujrzeć projekt ustawy, więc obecnie prace znajdują się na etapie końcowym, zgodnie z procedurą legislacyjną przez powołane do tego gremium wyspecjalizowane rządowe legislacyjne, czyli Rządowe Centrum Legislacji, i oczekujemy, jesteśmy w fazie takich bilateralnych, roboczych wyjaśnień końcowych kwestii wymagających doprecyzowania w projekcie ustawy i niezwłocznie po otrzymaniu i sporządzeniu ostatecznego kształtu projektu ustawy zostanie on rozesłany do dalszych uzgodnień. Mam nadzieję, że będą one przebiegały tym razem w dużo szybszym tempie niż wypracowanie kierunkowych rozwiązań. Dziękuję. Szanowni Państwo, na tym chciałbym postawić kropkę w naszej dzisiejszej debacie. Oczywiście wiele tematów nie udało nam się poruszyć, wielu tematów nie udało nam się rozwinąć w należyty sposób. Tym niemniej zachęcam do kontynuacji wątków w rozmowach kuluarowych, a na zakończenie chciałbym jeszcze nawiązać do pewnej sprawy, która na początku została powołana, czyli kwestii Amber Gold. Gdyż jak donosi PAP,
Dzisiaj Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił ten pozew zbiorowy, który przeciwko członkom zarządu Amber Gold złożyło około 900 poszkodowanych. Dziękuję bardzo.